Naprawdę tak rzadko zdarza się, żeby ten Sejm, zamiast odbierać nam wolność, w czymkolwiek nam ją zwracał, w czymkolwiek ją poszerzał. Tutaj mamy oczywiście skutek jakiegoś wieloletniego bankructwa tych wszystkich państwowych programów budowlanych i wobec tego nawet PiS już rozumie, że trzeba tam poluzować śrubę czasami. I co wtedy powinna zrobić opozycja? Opozycja powinna wyjść wtedy i zachęcać, czemu tak mało, czemu więcej nam wolności nie zwrócicie? Przecież my chcemy jeszcze więcej budować, jeszcze więcej decydować sami o sobie, na swoich własnych działkach. To jest normalne, to jest stan domyślny, że ja na swojej działce mogę budować bez pytania kogokolwiek o zdanie to, co mi się podoba. To powinny być co najwyżej od tego wyjątki, kiedy muszę kogoś zapytać, a nie odwrotnie. Ale co robi opozycja w rzeczywistym świecie? Co robi nasza tutaj lewicowa opozycja? No biadoli, że co to będzie, pani Chmiel tu płacze po prostu, bez tego, bez dziennika budowy, bez kierownika, bez zezwolenia, bez pieczątki, ola Boga, no co to będzie, świat się zawali. No, no normalnie będzie, tak jak zawsze ludzie budowali i dbali o to, żeby im się na łeb nie zawaliło, tak nadal tak będzie. Proszę pani, jak ludzie nie wychodzą z czwartego piętra przez okno, nie dlatego, że jest zakaz wychodzenia z czwartego piętra przez okno, tylko dlatego, że się nie chcą zabić, tak? A niektórzy wychodzą, jak wychodzą, to jest ich problem. Albo nie chodzą bez czapki w zimie, tak? Nie dlatego, że jest nakaz noszenia czapki, tylko dlatego, że nie chcą zmarznąć, złapać tam zapalenie zatok, prawda, czy coś takiego. I nie trzeba do tego ustawy. A jak chodzą i się rozchorują, to jest znowu ich sprawa. I tak samo, jak słusznie zauważył tutaj poseł Korwin-Mikke, jeśli komuś się zawali na głowę, to jest to jego sprawa, jego odpowiedzialność. Jak się zawali komuś na głowę, to on będzie za to odpowiadał i będzie płacił odszkodowanie do końca życia za to, że komuś coś zrobił. A to nie przepisy są na to odpowiedzią, tylko właśnie surowa odpowiedzialność ludzi, którzy coś zrobią nie tak. Ale przypomnijmy sobie, jak straszyliście tymi domami bez pozwolenia. To niedawno było. I co? Zawaliło się coś? A ja przypomnę, co się zawaliło, bo sam poseł, któryś z opozycji, przypomniał to na komisji. Międzynarodowe targi katowickie, jak się zawaliły. Z pozwoleniami wszystkimi. I co? I kto za to odpowiada? To wy za to w takim razie odpowiadacie, boście uchwalili takie prawo, że to się stało możliwe. Ale żeby nie było tylko w jedną stronę, no to wytłumaczcie mi, co w tej ustawie robią ten artykuł pierwszy i trzeci. Ten pierwszy, który nagle z prawa budowlanego przeskakuje na jakieś dopłaty, a ten trzeci to już jest w ogóle jakiś kosmos. Jakieś zmiany w systemach kolejowych, informowania o czymś tam, wyjątki, co w ogóle wikło nas w jakąś kolizję z prawem europejskim, co biuro legislacyjne przecież podniosło, że nie można tak robić, bo to w tym momencie jest ustawa, która de facto jest realizacją prawa europejskiego, bo jeśli tylko jeden punkt zmienia prawo europejskie, to cała ustawa w ten tryb wchodzi. W związku z tym powinna być w ogóle w innym trybie uchwalana. Więc co wy robicie? Przecież macie tu większość. Czemu musicie ciągle odstawiać jakieś legislacyjne dziadostwo? Przecież zróbcie to jak ludzie. Macie większość sobie na wszystko, co sobie wymyślicie. To podzielcie to na dwa projekty i przeprocedujcie normalnie. Po co to dziadostwo? Wszyscy narzekali tutaj z opozycji, tak, na te nieadekwatne wrzutki do tych ustaw. No między innymi artykuł pierwszy tam jest taki, który na nic tego nizowego wprowadza jakieś dopłaty do kredytów, których w ogóle tylko jednym z celów może być przechowanie zboża, więc na zasadzie jakiegoś luźnego skojarzenia ktoś tam dopisał do tej ustawy. No ale ja zgłosiłem na komisji poprawkę, żeby usunąć ten przepis. I ilu posłów za tym głosowało? No ja tylko głosowałem za tym. To, że PiS nie głosował przeciwko swojej poprawce, to jeszcze się można spodziewać, tak? Ale państwo z opozycji, którzy tam mówią tyle o praworządności, w większości nie wiedzieli, czy to jest dobrze, czy źle, że PiS dopisuje rzeczy bez sensu, bo się wstrzymali od głosu. Czterech posłów nawet tutaj wypowiadających się było za to. Pani posłanka Tracz, Gil Piątek, poseł Sterczewski i poseł Kwiatkowski z Lewicy. Oni uważają, że to dobrze, że PiS dopisuje rzeczy, które są bez sensu do tej ustawy. I zwracam też uwagę na to, że w gospodarce socjalistycznej wszystko jest problemem, bo jak było za mało węgla i ceny rosły, to był problem, a jak jest za dużo zboża i ceny spadają, to też jest problem.